Cześć. Chciałem wam pokazać warszawski Służew. Dokładnie mówiąc, Fort Służew. Przynajmniej to, co z niego zostało. Fort Służew niestety został bestialsko i bezprawnie przejęty przez prywaciarzy, czyli przez jakiegoś złodzieja. Teren został niestety zagrabiony i zdewastowany. Ale gdzieniegdzie, jak się przyjrzycie, widać jeszcze pozostałości dawnych dawnego fortu. Ten fragmencik malutki. Tu jest następna część fortu Służew. Niestety niedostępna. Zagrabiona przez jakiegoś złodzieja, prywaciarza. I niestety państwo na takie rzeczy zezwala na zagrabianie terenów takich, do których prywaciarze mówią szczerze, nie mają praw. Tutaj też fragment fortu Służew. Wszystko, co widzicie, to są tereny fortu Służew. Jeszcze doskonale pamiętam te tereny, jak były po prostu pozostawione same sobie. Oczywiście te tereny tutaj już wszędzie były jakby lasy, nie? To było ciężko dostępne. A miało to być wszystko udostępnione do tak zwanej turystyki, a zostało niestety zagrabione. Jeszcze wam pokażę kawałek. Fortu Służew. Fort. Niestety jest to niedostępne.
wszystko jest oczywiście pozamykane, okamerowane, jakby ktoś powiedział, czyli wszystko jest monitorowane, czyli ewentualnie jakieś wejście przez płot. Niestety jakaś banda bandytów, mówiąca o sobie ochrona, interweniowała w stosunku do mnie, bo dla nich jest to oczywiście wszystko w porządku. A że teren jest zagrabiony niezgodnie z jakimkolwiek prawem, to już ich nie obchodzi. Fort Służew. Niestety przejęty przez jakiegoś prywaciarza, złodzieja. Więcej wam niestety nie mogę pokazać. Tam jest kolejna część fortu, ale tam nie ma jak się też dostać. Jeszcze swego czasu pamiętam, tutaj na górze tego kompleksu był pomnik światowida. To tyle z fortu Służew. Więc do następnego.